Dzisiaj słów kilka na temat asertywności, zachowań asertywnych oraz stylach związanych właśnie z asertywnością, które występują w komunikacji między ludźmi. Jaki jest tak naprawdę typ bierny? Osoby bierne rezygnują ze swoich praw w momencie, kiedy zachodzi możliwość konfliktu między ich potrzebami, pragnieniami, a potrzebami, pragnieniami innych ludzi. Zazwyczaj osoby bierne nie komunikują innych ani swoich myśli, ani swoich uczuć. Duszą je w sobie. Oczywiście można sobie zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, które to wszystko niesie, ponieważ duszenie w sobie uczuć może spowodować ich takie nagromadzenie, że w pewnym momencie wybuchną. Towarzyszy im poczucie braku wpływu na otoczenie, na rzeczywistość, bo jak tu możemy wpływać na świat, na otoczenie, kiedy jesteśmy bierni? Osoby te odczuwają bardzo często również niepokój i złość na siebie, na innych, no bo tak jak mówiłem, duszą te uczucia w sobie. Osoby z otoczenia nie mają możliwości dowiedzenia się w związku z tym, czego potrzebuje od życia, jakie ma pragnienia, ta osoba bierna. Najczęściej również mogą mieć pretensje do nich, że nie podejmują prób porozumienia z innymi ludźmi, że są takie bierne. Drugi typ osób, jeżeli chodzi o komunikację, są to osoby agresywne. Osoby agresywne bronią swoich praw kosztem innych ludzi, tak naprawdę inne potrzeby, inne pragnienia niż własne się nie liczą. Tutaj jest charakterystyczne takie bezwzględne dążenie do własnych celów przy nieliczeniu się z prawami innych, co wywołuje w otoczeniu postawę wrogości, często chęć odegrania się w przyszłości. To jest ten drugi typ. Kolejny typ to są osoby bierno-agresywne. Tutaj można powiedzieć, że to są osoby, które w cudzysłowie strzelają z zawęgła. Działają nie wprost o tym, czego chcą, informują swoje otoczenie przez jakieś aluzje, sarkazm, mruczenie czegoś pod nosem, przy czym nigdy nie mówią jasno, o co im chodzi. Mogą wyrażać to, co czują, na przykład trzaskając drzwiami, czy nie odzywając się do kogoś, spóźniając się, a więc w różny sposób prowadząc coś, co ja nazywam dywersją. Od czasu do czasu udaje im się w ten sposób osiągnąć jakieś swoje cele, lecz najczęściej nie są w stanie odczytać, inni ludzie nie są w stanie odczytać tych zamaskowanych sygnałów i są zdezorientowani albo zaczynają się też złościć. W związku z tym osoba bierna, agresywna zostaje z poczuciem frustracji, krzywdy, ale też jest niezrozumiana przez otoczenie. No i w końcu mamy czwarty typ, osoby asertywne. One decydują o tym, czego chcą, planują odpowiedni sposób oddziaływania na inne osoby, a następnie postępują według tego planu. Zwykle najbardziej efektywny plan składa się z wyrażania własnych uczuć, opinii oraz bezpośredniego zwrócenia się do innych po to, żeby zmienili swoje zachowania. Ale nie używamy tutaj gróźb, żądań i negatywnych stwierdzeń. W poszczególnych sytuacjach osoba asertywna może zdecydować się na zachowania bierne, wtedy kiedy to nie ma większego dla niej znaczenia, bądź agresywne, kiedy jest bardzo natrętny handlarz na przykład. To, co jest charakterystyczne, osoby asertywne kierują swoim zachowaniem w taki sposób, żeby ono było dostosowane do sytuacji, w której się znajdują. To znaczy nie reagują zawsze w ten sam sposób. Są w stanie ocenić swoje umiejętności, swoje potrzeby i czy dana sytuacja wpływa korzystnie, czy może pomóc, czy niekoniecznie. Czy istnieje jakiś schemat, jakiś konkretny sposób działania osób asertywnych? Tak, jak najbardziej. Po pierwsze, pomyśl, zanim zaczniesz mówić i zastanów się, na co reagujesz. Nie przypisuj innym żadnych intencji, bo tak naprawdę nikt nie wie, poza tą osobą, daną osobą, jakie ma ona intencje. Ja tutaj używam takiej przenośni, którą gdzieś usłyszałem kiedyś, że podchodzimy do drugiej osoby jak kamera albo mikrofon. One potrafią powiedzieć, co widzą, co słyszą, natomiast nie przypisują żadnych intencji, nie interpretują. Następnie zaplanuj najbardziej skuteczny sposób wyrażania stanowiska. Bądź przy tym konkretny i bezpośredni. Nie odnoś się do spraw, których akurat w tym momencie nie mają większego znaczenia, nie są z tym związane. Zajmij się konkretnym problemem. Nie tłumacz, nie przepraszaj, ale bądź pewny siebie. Bardzo ważne, żeby nie oskarżać rozmówcy, nie upokarzać. Pamiętaj, że jeżeli ktoś poczuje się zaatakowany, z pewnością zacznie się bronić i w tym momencie prawdopodobnie nie wysłucha nawet tego, co masz mu do powiedzenia. Zwróć uwagę również na to,
co wyrażasz swoim ciałem. No wiadomo, że utrzymywanie kontaktu wzrokowego bardzo pomaga, że wyraz twarzy potrafi czasami albo ton głosu powiedzieć coś zupełnie innego niż rzeczywiście chcemy mówić. Bądź też gotów na kompromis. Inni ludzie usłyszą to, co mówisz, jeśli dasz do zrozumienia, że jesteś gotów wypracować z nimi jakieś rozwiązanie. Ale pamiętaj, że te kompromisy nie mogą być sprzeczne z twoimi potrzebami, z twoimi pragnieniami. Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś słuchany, to być może oznacza, że musisz ponownie okazać swoje zdecydowanie. Zwróć uwagę, że dokonanie zmiany w twoim zachowaniu to zawsze jest elementem świadomego działania. W związku z tym pierwszym krokiem jest uzyskanie świadomości tego, jak obecnie postępujesz, oraz następnie podjęcie świadomego wysiłku, aby to swoje zachowanie zmienić. W przypadku uzależnienia sytuacja jest nieco inna. Wspominałem, że na przykład typ bierno-agresywny często nie wyraża swoich potrzeb, swoich pragnień wprost. Mataczy, kombinuje, jest sarkastyczna, działa z zawęgla, jak to mówimy. Osoba asertywna natomiast potrafi wiedzieć i wie, kiedy się w danej sytuacji wycofać, na ile może sobie pozwolić na zachowanie swoich potrzeb i pragnień, a na ile po prostu może z danej rzeczy zrezygnować. W przypadku odmawiania picia sytuacja jest na tyle inna, że tutaj nie wchodzi w grę rezygnacja z własnych potrzeb, z własnych pragnień, jeżeli chodzi o odmówienie picia, ponieważ sami doskonale wiecie, że uzależnienie od alkoholu to między innymi brak kontroli nad piciem, czasami słaba wola i w związku z tym im dłużej będziecie uczestniczyć w danej relacji i odmawiać picia, im bardziej będziecie się gmatwać w tego typu sytuacje, tym trudniej będzie wam odmówić. Ponieważ każda minuta obecności na przykład alkoholu wpływa niekorzystnie na was, no, może osłabić waszą potrzebę, waszą wolę odstawienia alkoholu. Również tutaj ważne jest to, że postać bierno-agresywna w ogóle nie zda egzaminu. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli ktoś was namawia do picia i powiecie na przykład, że nie, dzisiaj nie mogę, bo nie mam akurat pieniędzy, to jaką otrzymacie najczęściej odpowiedź? Okej, to ja ci pożyczę. Albo na przykład boli cię głowa, to odpowiedź możecie otrzymać, dobrze, no to napij się, to ci od razu przejdzie. Także jeżeli podacie jakieś wymówki nie wprost, będziecie używali typu właśnie bierno-agresywnego, macie ogromną szansę, właściwie nawet pewność, że przegracie, ponieważ bardzo łatwo osoby namawiające was do picia będą w stanie znaleźć taki argument, który no, wasz w cudzysłowie wyrzuci do kosza. Jako osoby, które podjęły decyzję o tym, że nie będziecie teraz pić, często znajdziesz się w sytuacjach, w których będziesz częstowany i namawiany do picia. To są sytuacje bardzo dużego ryzyka, ponieważ może topnieć twoje postanowienie, tak jak śnieg, albo również może powodować wzrost napięcia, czy w ogóle wzrost głodu alkoholowego. Czy zdarzyło ci się być częstowanym bądź namawianym? Zastanów się, w jakich okolicznościach i co takiego się wydarzyło. Zwróć uwagę na to, że umiejętność odmowy wypicia kieliszka wymaga częściej więcej niż szczerego postanowienia. Wymaga też jakichś sposobów postępowania, działania, które będą skuteczne, niezależnie od tego, na ile ta druga osoba będzie ciebie do tego namawiała. Zwróć też uwagę na to, że używanie alkoholu w sytuacjach społecznych jest rozpowszechnione w naszej kulturze. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że z tym alkoholem będzie spotykał czy spotykała się bardzo często. Może się zdarzyć, że w czasie spotkań rodzinnych, przyjęć pracy w restauracji będziesz miał czy miała kontakt z alkoholem. Szczególnie kiedy kontaktujesz się z osobami, z którymi miałaś czy miałeś kontakt, kiedy jeszcze piłeś. To te osoby tym bardziej będą przekonane, że mają nadal na ciebie wpływ, a jeżeli nie będziesz miał możliwości odcięcia się od tych osób, na przykład pracujesz z nim w jednej brygadzie, no to musisz się nauczyć odmawiać. No oczywiście nie musisz, uważam, że możesz albo chcesz. Nie zawsze zachowanie asertywne będzie takie samo. No zwróć uwagę na to, że jest to zróżnicowane, zależy od tego, z kim rozmawiasz, kto cię namawia do picia oraz w jaki sposób to namawianie występuje.
Czasami wystarczy powiedzieć zwykłe nie dziękuję, innym razem warto zastosować tak zwaną zdartą płytę, innym razem znowu trzeba się odwrócić na pięcie albo też powiedzieć o swoim problemie, wtedy ta osoba wesprze cię w twoich staraniach o zachowanie trzeźwości. Zawsze musisz ocenić, z kim rozmawiasz na ten temat, kto tobie proponuje i w jaki sposób. Asertywność to przede wszystkim zachowania niewerbalne i werbalne. Jeżeli chodzi o zachowanie niewerbalne, zwróć uwagę na to, że pomaga zdecydowanie stanowczy, zdecydowany ton głosu. Jeżeli będziesz niepewny w tym, co mówisz, czy w tym, co będziesz mówiła, jeżeli będziesz niepewna, to sprowokujesz do pytań, czy na pewno wiesz, o co ci chodzi, czy na pewno wiesz, co robisz, czy na pewno nie chcesz pić. Warto też utrzymywać kontakt wzrokowy, ponieważ to potwierdza dosadność i stanowczość twoich słów i zwiększa efekt tego, co mówisz. No i oczywiście, no bardzo ważne jest to, że czasami w głosie można, czy w zachowaniu można odczuć poczucie winy. Nie masz prawo nie czuć się winnym. Przecież nikogo nie krzywdzisz w ten sposób, że podjąłeś decyzję, czy podjęłaś decyzję o niepiciu. A w wielu sytuacjach społecznych ludzie nawet nie będą wiedzieli, czy pijesz, czy nie. A ty masz prawo nie pić. Broń tego swojego prawa, broń swoich praw. Kolejna rzecz to są zachowania werbalne. Przede wszystkim zwróć uwagę, że nie powinno być pierwszym wypowiedzianym przez ciebie słowem. Wcześniej odcina ono pierwszy impet osoby, która cię nagabuje. Kiedy wahasz się przed powiedzeniem nie, ludzie mogą myśleć, że nie do końca wierzysz w to, co mówisz. W związku z tym nie używaj zawsze na początku swojej wypowiedzi. Warto, żeby używając nie zaproponować jakąś alternatywę, na przykład, co możecie robić później. Nie napiję się z tobą, ale możemy pójść na spacer, możemy pójść porozmawiać, możemy wypić orążadę. Zaproponuj coś innego do picia albo zjedzenie czegoś. No tutaj przy okazji wpływa to na głód, ponieważ no wiadomo, że w przypadku głodu warto wypić coś, nawet do przesytu i coś dobrego zjeść. Oczywiście nie z każdą osobą jesteś w stanie tę metodę zastosować. Kolejna rzecz. Bardzo ważna, to domagaj się zmiany zachowania drugiej osoby. Jeżeli ktoś ciągle nalega i wywiera na ciebie presję, poproś, żeby więcej nie proponował ci alkoholu. Jeżeli jesteś moim przyjacielem, nigdy więcej nie namawiaj mnie do picia. Potem zmień temat, aby uciąć dyskusję na temat picia. Możesz powiedzieć: nie, dziękuję, nie piję, a wiesz, cieszę się, że tutaj jestem, że mogę porozmawiać z tobą. Zawsze unikaj tłumaczenia i wymówek. Na przykład biorę lekarstwo na przeziębienia. Pamiętasz, mówiłem o tym, mówiąc o typach osobowości, o typach w komunikacji, o typie bierno-agresywnym, że tutaj mówienie nie wprost, jakiś sarkazm, jakieś podchody są wręcz niewskazane, ponieważ mogą spowodować, że namawiający znajdzie 100 różnych powodów na to, żeby ominąć twoje zastrzeżenia, tak jak ty znajdziesz 100 rodzajów powodów, żeby te zastrzeżenia zgłosić. Więc nie jest to najlepszy moment, nie jest to najlepszy sposób. Pamiętaj, bądź stanowczy, niech twoja stanowczość będzie określona zarówno słowami, jak i wyglądem, zachowaniem. Zaproponuj jakąś alternatywę i domagaj się zmiany zachowania, zmieniając również temat po informacji, że nie jesteś zainteresowany dalszym piciem. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do oglądania kolejnych moich filmów. Dziękuję i pozdrawiam. Darek Dopierała.